Witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś będzie w końcu jakiś pojedynek. Będziemy pojedynkować dwa bardzo, bardzo podobne telefony: LG L7 oraz Sony Xperia J. Zapraszam do oglądania. Dwa bardzo podobne smartfony, tak jak powiedziałem wstępniaku, Sony Xperia J i LG L7. Tak naprawdę stawiając te dwa telefony obok siebie, no naprawdę dla wielu użytkowników to może być problem podczas kupna, który tak naprawdę jest lepszy, którego po prostu warto kupić. My dzisiaj oczywiście zajmiemy się, tak jak zawsze ja to robię, na tutaj teście wydajności tych dwóch smartfonów, chociaż specyfikacja mówi nam, że te smartfony są identyczne, no jednak to sprawdzimy, czy faktycznie, więc może zaczniemy od samego benchmarku Quadrant. Zobaczmy, jak te dwa smartfony sobie poradzą z tym. Nie robiłem jeszcze przed samym tym testem tych benchmarków, więc to można powiedzieć będzie na żywo, tak jak dla mnie i dla Was. No i zaczynamy. Telefony oczywiście są zrestartowane, wszystkie, cała pamięć wyczyszczona. Dwa smartfony. Jeżeli chodzi o samą teorię, dwa takie same procesory Qualcomm Snapdragon SMM7227A o taktowaniu 1 GHz oraz 512 MB RAM. To mamy tutaj wnętrzu. Czym jeszcze się różnią, można powiedzieć, albo nie różnią? No LG L7 ma troszeczkę większy ekran, 4,3 cala o rozdzielczości 480 na 800 pikseli. Przy Xperia J mamy tutaj 4 cale równo i też 480 na 854 piksele, odrobinę lepsza ta rozdzielczość, aczkolwiek to nieznacznie. Oczywiście 16 milionów kolorów wyświetlacz. W LG L7 na niektórych portalach mówią, że to jest ekran IPS. To nie jest ekran IPS, choć bardzo zbliżony. Xperia J mamy ekran TFT, czyli taki standard. No widzimy, Xperia J już zaczęła test grafiki. Cena również podobna, w granicach 650 zł za nowy telefon. No i zaraz zobaczymy wyniki testu. Ok, Xperia J już skończyła. Zobaczmy wynik. 1787 punktów. Nie najlepszy wynik Xperia J. Zobaczymy, jak tu wygląda LG. Twoje urządzenie 1720 punktów, o 67 punktów mniej niż Xperia J, więc możemy powiedzieć, że tutaj pierwszym naszym takim zwycięzcą jest właśnie Xperia J. Oczywiście te wyniki tutaj nie szokują nas w porównaniu do dzisiejszych urządzeń, powiedzmy S3 czy za chwilę S4 czy Xperia Z. No te wyniki są naprawdę bardzo, bardzo skromne. Pilnuję się, żeby tutaj wszystko było pozamykane, bo potem mówicie, że niepozamykane aplikacje są. Dobrze, przejdźmy do następnego benchmarku, Nena Mark 2. Wszystko będzie się tutaj oczywiście rozbijało o tak zwaną optymalizację systemu. O, może tak zrobimy, żeby ta lampka nam nie przeszkadzała. No i run. Procesor graficzny to samo, czyli
Adreno 200. No i zobaczmy, czy jakaś różnica będzie. Wydaje się, że wskaźniki w prawym, w lewym dolnym rogu, no, tak samo wskazują. No i ponownie mamy tutaj wynik. No, LG L7 18,9 fpsów, Sony Xperia J 19,5. Niewielkie, naprawdę niewielkie różnice, jeżeli chodzi o o te dwa smartfony, aczkolwiek mimo wszystko Xperia J troszeczkę lepiej radzi sobie z tymi benchmarkami. Ciekawe na dobrą sprawę, czym to jest spowodowane. No ale przejdźmy może do takich bardziej praktycznych rzeczy jak internet. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. OK, i spróbujmy równo nacisnąć. No, ciężko to idzie. Przeglądarki stokowe. Xperia J1. Czyli tutaj mamy zwycięstwo Xperia J, jeżeli chodzi o wczytanie strony. No ale zobaczmy, jak będą działały linki. Oczywiście płynność działania, no niestety tutaj troszeczkę zawodzi w tych smartfonach. Może wideotesty kliknijmy. Ponownie Xperia J, LG jeszcze wczytywał. No jakaś, można powiedzieć, sekunda różnicy. No i nie udało się tym razem. Test, może coś innego. Okej. I tym razem też Xperia J. Jeszcze zobaczmy taką mini stronę WP.pl. Widzimy tutaj już pewne lagi w Xperia J się pojawiają. Zresztą w LG-ku tak samo. To nie są szybkie urządzenia. Jednak wydaje mi się, że ekran troszeczkę lepszy jest jednak w LG-ku, odrobinę. Wydaje się bardziej jasnym. A na stronie WP.pl również Xperia J. No dobrze, no to tyle byłoby z testu tutaj przeglądarkowego. Porównując jeszcze te dwa smartfony, oczywiście trzeba przyznać, że multimedia troszeczkę lepsze są jednak w samej Xperii. Co prawda aparat piątka, tak samo jak w LG-ku, też mamy tutaj aparat piąteczkę. Jednak sama Xperia na pewno lepiej troszeczkę gra, jeżeli chodzi o muzykę. No, zawsze powtarzam, że w Xperiach te multimedia są troszeczkę lepsze, ale znowu, jeżeli chodzi o nakładkę systemową, wydaje mi się, że ta w LG jest naprawdę bardzo przyzwoita i może się też podobać. No, ta nakładka tutaj w Xperii jest dość pamięciożerna niestety. Jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze aplikacje, wszystko co znane tutaj nam w Androidzie,
Tutaj oczywiście mamy w Xperia Walkman. Czyli nic jakoś tam, co można powiedzieć, ma LG, czy nie ma Xperii, nic takiego nie znajdziemy. Dobrze, to by było w sumie na tyle. No moim zdaniem zwycięzcą jest w tym teście Xperia J. Wygrała 3 testy, może nieznaczną różnicą, ale zauważmy, przy tej samej specyfikacji, przy tym samym procesorze, tyle samo pamięci RAM, grafika taka sama, jednak jakaś tendencja występuje, czyli można powiedzieć lepsza optymalizacja właśnie Xperia J. No i przy tej samej cenie no, raczej radziłbym wybierać Sony Xperia J. No i to by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie. Komentujcie przede wszystkim, który byście wy wybrali smartfon, piszcie. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej.